Czy Twoi rodzice są dla Ciebie autorytetem? To bardzo trudna sprawa. Niestety zauważalnym faktem jest to, że wielu rodziców zupełnie nie ogarnia świata internetu. Tego, co dzieci robią w internecie, robią social media, nie potrafią też w ten sposób ich przez nim bronić. Kiedy nastolatek dorasta, ta sprawa skomplikuje się dużo bardziej. Często powtarzane wzorce, które już dzisiaj nie działają, na przykład idź na etat i mieć stabilną, przewidywalną pracę, musisz mieć emeryturę, trochę nie działają dla większości młodych ludzi. Czy złać rodziców w kontekście wyboru w kierunku studiów albo pierwszej pracy? Jak się ogarnąć? Kto powinien być Twoim autorytetem? Jak rozmawiać z rodzicami na temat wyboru ścieżki życiowej? O tym wszystkim w najbliższym odcinku Czy Istnieje życie po Maturze. Serdecznie zapraszam. Teraz! Panie Tomaszu, także zgodnie z Pana zapowiedzią. Um, raczcie wybaczyć, drodzy widzowie i drogie widzki, że tak y, trochę się na razie rozpędzamy i skakujemy pomiędzy tematami. Obiecujemy, że później będzie więcej mięsa. Mam nadzieję, że platforma, na której hostujemy to wideo, pozwala przyspieszyć nasze gadanie w razie czego. Możecie słuchać to razy dwa, bo na razie jeszcze nie było bardzo dużo mięsa na raz, <laughs> ale zadbamy o to, żeby tego mięsa trochę więcej też było w trakcie tego naszego kursu e, mini kursu e, debaty. <laughs> Ale najpierw pogadajmy jeszcze na taki temat Nie przejdziemy do faktycznie konkretów, czy na studia, czy nie na studia Jeśli tak, to na jaki i dlaczego nie warto Porozmawiajmy na taki temat Czego nie nauczy nas rodzice Dlaczego w ogóle ten temat się pojawia Ponieważ w moim osobistym odczuciu Żyjemy w tak dziwnych i tak szalonych czasach Że autorytety się bardzo mocno zatarły Mam na myśli również to Że nie jestem przekonany Czy w kontekście wyboru Ścieżki edukacji Rodzic powinien być autorytetem Myślę, że nie powinien, nie jest, ale jednocześnie to jest osoba jedyna, która może na nas wytworzyć faktycznie realną taką bardzo dużą presję i to się często dzieje. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak to było u Ciebie, bo Twoja droga jest bardzo niestandardowa. Z tego, co wiem, to od początku mówiłeś jasno, że studia nie. I jak na to zareagowali Twoi rodzice? Jaki jest stosunek w ogóle do, do uczelni? Klasycznie odpowiem na pokoło. czyli <laughs> <laughs> nie odpowiem wprost na to pytanie. Um, ale short story, long story jest takie, że faktycznie byłem osobą, która, albo jestem nadal tą samą osobą, która jest dosyć mocno świadoma swoich celów, tego co chce w życiu robić. Mimo, że to się zmienia i ewoluuje, to wydaje mi się, że jestem osobą bardzo świadomą. W związku z czym, jeśli się nie mylę, to w pierwszej, nie, przed pierwszą klasą liceum, na koniec gimnazjum, um, Trafiłem już na trochę książek rozwojowych, trochę zacząłem się uczyć o sobie, o psychologii, o procesach, które się dzieją też w moim mózgu. Tutaj disclaimer, drodzy 17-16-latkowie, bardzo polecam Wam Teda, mam nadzieję, że uda nam się gdzieś tutaj, tutaj podnikować. Generalnie w tym wieku, od 14 do 18 roku życia, mózg głównie wycina bardzo duże partie mózgu, w sensie pozbywa się nadmiaru neuronów. Przez to właśnie są wahania nastroju, przez to właśnie dzieją się różnego rodzaju problemy z emocjami itd., tak I ja chciałem to zrozumieć, chciałem zrozumieć, do czego dążę i dlaczego tak się czuję, a nie inaczej. Więc zamiast po prostu nad tym przychodzić do porządku dziennego, postanowiłem ten temat zgłębić. I bardzo blisko tego tematu było właśnie też osiąganie celów, osiąganie jakichś założeń swoich. Więc tuż przed pierwszą klasą liceum jeszcze w gimnazjum w ogóle zastanawiając się, czy pójść do technikum, czy pójść do liceum, czy, czy pójść do zawodówki, czy później pójść na studia itd., itd. Zrobiłem sobie bardzo proste ćwiczenie, do którego również zachęcam wszystkich naszych oglądaczy. Wziąłem sobie kartkę papieru, zwykłą, bo tak najłatwiej jest nam planować, bo nasz mózg też tak jeszcze się uczył na papierze. I po pierwsze wynotowałem sobie wszystkie rzeczy, które chciałem jako takie przed śmiercią osiągnąć, taki bucket list. I na tej podstawie uznałem, że jeżeli są takie rzeczy, które chciałbym robić tu czy, in, tu, tu, czy gdzieś indziej, mhm. to jak do tych rzeczy mógłbym dojść. Na przykład jedną z tych rzeczy... Było zwiedzenie Honolulu i Bangladeszu. Jeszcze tam nie dotarłem, ale po drodze pojawiły się też Filipiny i Tajlandia, które już zaliczyłem i, i w których mam nadzieję wrócić. Mm. Uz... Świadomie, ale jeszcze powiedz, w jakim wieku byłeś? No, tuż przed gimnazjum, w sensie tuż, tuż przed liceum. Okay. Ostatnia klasa. To jest 15-16 lat. Okay. Tak, tak. I jak gdyby uznałem, że jeżeli pójdę pracować etatowo, tak bardzo klasycznie i standardowo... Mm. Powiedzmy, w zakładzie produkcyjnym, tak już pół żartem pół serio, trzymając się takiego przykładu, to prawdopodobnie nie dostanę 3 miesięcy urlopu, że móc sobie wyjechać na przykład do Azji. Więc a już w tamtym momencie dorobkowałem sobie, a dokładnie rzecz no tak powiedzmy, na jedną trzecią metatu pracowałem przez internet, więc już czułem pismo nosem, że to jest dobra ścieżka, w którą mogę pójść dalej. Mogę się rozwijać jako freelancer, i skoro mając 15-16 lat, jestem w stanie wygenerować jakiś hajs za pracę przez internet to czemu nie miałbym tego rozwijać i w przyszłości skalować do jakichś takich większych zarobków. Mhm. To się zmieniło po drodze, kiedy pojawiła się rodzina, kiedy tam pojawiły się jakieś inne rzeczy, ale tamten moment czułem pismo nosem. Więc kiedy zrobiłem sobie taką bucket listę, no to że zacząłem się zastanawiać, czy studia są mi w stanie w tym celu pomóc. I to była rzecz pierwsza, a rzecz druga, jakby kolejna tabelka, to były studia i wady i zalety. Mhm. Czyli po prostu zrobiłem sobie taką bardzo prostą listę, jak ja w się czuję, co zyskam na studiach, co mi dadzą studia i czy są mi na pewno potrzebne i niezbędne. Um, I na tej podstawie ułożyłem sobie jakiś taki plan. I trochę zaczęliśmy o tym mówić w tym pierwszym odcinku, czyli na presji, która składzie na 13-latka, żeby zdecydował o swoim życiu. Ja uznałem w tamtym momencie, że nie wiem, kim chcę być w życiu, nie wiem, co chcę robić, więc nie jestem w stanie wykonać świadomego wyboru, na jakie studia chcę pójść. Wiedzieć, jak chcesz przeżyć życie, więc. Kompletnie nie. Ja założyłem sobie, że na tamten moment studia nie są dla mnie. Bo nie wiem, co chcę w życiu robić. Nie chcę mm. pójść po prostu na studia, żebyś na studia, bo nie uważam, mm. że jest mi to potrzebne. A w tabelce minusów było na przykład kolejne trzy lata edukacji, które już wtedy nienawidziłem. Ale nie miałeś tak, że już wiedziałeś, że chciałeś mieć tą wolność pewnego rodzaju zawodową, a z drugiej strony wiedziałeś, że w sumie studia, szczególnie w tamtych czasach, były takim bardzo prostym schematem, żeby stworzyć pracowników etatowych. Kompletnie nie. Miałem takie poczucie, że to będzie przedłużenie dzieciństwa, i zamiast zacząć żyć jako dorosły mhm. człowiek, mieć rodzinę, pieniądze, pracę, cokolwiek, to mhm. będę przedłużał to swoje dzieciństwo czas studiów przez kolejne 3-5 lat, na co uznałem, że szkoda mi czasu. Równocześnie to oczywiście trochę miałem znajomych już studentów i widziałem, jak ich życie wygląda, i to nie do końca było coś, co. Było zgodne z moimi wartościami, mhm. mogę tak szeroko, szeroko powiedzieć. O tym też pewnie porozmawiamy w kontekście, jak wyglądają studia i co cię czeka po ukończeniu studiów. Natomiast w tym wątku no, uznałem, że jakby to nie jest coś, na co jestem w stanie się dzisiaj zdecydować. Nie jestem w stanie wybrać kierunku. I pytasz o rodziców, i teraz dochodzę do odpowiedzi po tych wielu minutach mówienia. Wielokrotnie rozmawiałem z moimi rodzicami na temat tego, na jakie studia mógłbym pójść. I to, co wydawałoby mi się, że mnie interesuje i to już mówię teraz o czasach, kiedy byłem w liceum, kiedy jakby ta myśl we mnie dojrzewała, że nie chcę iść na studia, mm, no to zacząłem z rodzicami rozmawiać. Na przykład no, wyszedłem z założenia, że informatyka, tak, jako freelancer, programista, jakby ma to sens. Natomiast poszedłem do profilu MatInfu w liceum, <laughs> który obrzydziło mi totalnie programowanie i cokolwiek z tym związanego. Całkowicie obrzydziło mi informatykę. Nie pomiałem już matematykę, czy jakiekolwiek inne nauki ścisłe, chociaż nadal Wydaje mi się, że mam umysł bardziej ścisły niż, jeżeli w ogóle możemy tak to klasyfikować, to bardziej ścisły niż humanistyczny, pisząc książki, w tamtym czasie pisząc wiersze, więc polecam, i pisząc opowiadanie, za które nagrody. nagrody. no jakby tak, super, miks totalny. Natomiast wydawało mi się, że powinien pójść na jakiś taki kierunek właśnie związany z tym, natomiast patrząc na moich znajomych, którzy byli na studiach, na informatyce, no, wszyscy mówili, stary to jest totalny bezsens. My uczymy się jakichś takich technologii, takich rzeczy, których nikt nigdy nie używa. To jest tak kompletnie niepraktyczne. Jeśli to, to drugi życie, rok na informatyce, i gdyby nie to, że temat mnie interesuje prywatnie, poza uczelnią, to na uczelni nie nauczyłbym się niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób wartościowym na rynku pracy. Bo uczy się tam w ogóle, oczywiście gdzieś tam w teorii, tak programowanie bardzo niskopoziomowe ma sens. Natomiast 99% programistów w życiu codziennie ja tego nie potrzebuje. Więc uznałem to, to może kierunki artystyczne. Jedną z takich największych dyskusji czy kłótni z moimi rodzicami. Było to, że ja chcę coś tworzyć, że mam takie poczucie, że, że chciałem coś w jakiś sposób produkować e, fizycznego, coś, co powstaje, coś, co jest jakąś siłą twórczą, w sensie, że coś z tego powstaje, takiego, co, co faktycznie mogę powiedzieć: O, to jest to. I okazało się, że pisanie książek jest taką rzeczą, że pisanie bloga jest taką rzeczą, że, że na przykład robienie podcastu jest taką rzeczą, że robienie wideo, że robienie kursów jest rzeczą, która spełnia też tę moją. Artystyczną część, która gdzieś na mnie siedzi. Przez kilka lat pracowałem jako fotograf, co również było jakąś tam moją pasją, moim zainteresowaniem taką możliwość, mm, jakby, no, wyrzucenia tego, co ma w głowie, w jakiejś takiej formie piękna, estetyki, tego, co mi się podoba. I jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to uznałem, że nie potrzebuję chyba studiów, na przykład ASP, które, no, patrząc na to, jak ludzie kończą ASP, jak zaczynają ASP, to, no, to są ludzie, którzy są trochę skrzywieni pod kątem takim, takim te, tego specyficznego flow, który na tych studiach panuje, nie? No, mimo wszystko y, zaczynasz myśleć o sztuce w zupełnie inny sposób i może to jest dobre, może to jest złe, ale ja nie poznałem, <laughs> nie chcę używać słowa normalny, nie? ale <laughs> takiego, takiego, wiesz, kogoś, kogoś, z kim miałbym bardzo dobry flow, mm -hmm. kto skończył na przykład ASP i on używa jakiegoś tak dziwnego dla mnie zrozumiałego, nierzeczywistego języka i ma tak nierzeczywisty obraz codzienności, że uznałem, że jakby no nie do końca. Nie, ja nie chcę być człowiekiem, który lata w szaliku, jakiegokolwiek jest w tym niezłego, nie? W jakiejś tam ramonesce i w ogóle biega i tańczy i w ogóle opowiada, jakie kwiaty są piękne, nie? Jakby spokoj, jeżeli ktoś wybiera takie życie, to jest spoko. Ale ja uznam, że nie jestem tego typu typem, który się odnajdzie w takiej rzeczywistości. Bo jestem zbyt twardo stąpającym po ziemi człowiekiem. Okej, okay, natomiast jasne trzeba powiedzieć, że stygmatyzacja też czasami od. Odwodzi ludzi od wyboru kierunków, Oczywiście. ponieważ ich wizja powoduje, że czasami nie wybierają na przykład swojej ścieżki kierunku dlatego, że mają takie wyobrażenie. Oczywiście, co czasami jest bieżne z prawdą mhm. i z realiami, natomiast z reguły nie jest. Natomiast trzeba mieć świadomość, że na przykład takie jednostki się są najpopularniejsze, najbardziej się wybijają mhm. i faktycznie na SP najgłośniej takim obrazem powiedzmy SP są właśnie takie osoby. Nie? Więc też Ale też praca, które tworzą. Nie? Też, też, też. Natomiast one są kontrowersyjne i dziwne na koniec, nie? Bo taka tak, jest bo one takie sztuka. mają być, tak, 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 dokładnie, nie? Jakby o to chodzi też w sztuce, żeby zainteresować, często kontrowersją zwyczajnie, tak jak w socialach zresztą. Natomiast to, co mnie bardziej zastanawia, to bardzo dużo eksperymentowałeś i czy była tam przestrzeń stworzona przez rodziców do eksperymentowania? Bo nie ukrywam, mhm. że największym problemem obecnie, jakby ludzi młodych, podejrzewam, że... No, w generalnie wieku naszych oglądaczy, możemy tak mówić, oglądaczy. Tak, nazwijmy, widać oglądacze, oglądaczy dzisiaj Dobrze, się będzie Oglądacze i oglądaczki. Um, te osoby strasznie mało eksperymentują. Mhm. Tak, jakby świat wymagał od nich, że mają wybrać jeden konkretny kierunek i nigdy przy nigdy nie zbaczać ze ścieżki, która została raz wybrana. Natomiast ty od razu podejmowałeś się wielu ścieżek. I ja mam gdzieś tam taką tezę, że musiałeś mieć jakiś backup, wsparcie albo cholernie wysokie samozaparcie. I myślę, że nie ma na to, na to jednej odpowiedzi. Eee, wydaje mi się, że taką jednostką byłem. Stąd w ogóle mój blog Geekwork jako po prostu połączenie pracy i geekowych rzeczy, które po prostu lubiłem eksperymentować, lubiłem je poznawać i researchować. A jak wpadnę w research jakiegoś tematu, to trudno mnie z niego No, wybić. i tam to. Eee, natomiast i po prostu byłem ciekawy świata. Natomiast to jest zupełnie osobny temat, o którym teraz porozmawiamy, po to moim zdaniem inne są też sociale. Natomiast kończę jeszcze zdanie wyboru studiów. To zdałem sobie jedno pytanie: etyseconowy Warfi. Czy to jest ekonomicznie warte? Czy 5 lat mojego życia faktycznie będzie w stanie rzutować w taki sposób na kolejne 5-10 lat mojego życia, że to się po prostu opłaci? Stąd odrzuciłem też właśnie kierunki artystyczne, które uznałem, że po prostu nie są kierunkami, które są w stanie mi zwrócić. Bardzo prosta rzecz. Rozważyłem dziennikarstwo. I wyobraziłem sobie siebie jako standardowego dziennikarza w Polsce. No jak wygląda życie przyjemnego dziennikarza? To nie, nie jesteś człowiekiem, który, wiesz, pisze topowe artykuły do Newsweeka i w ogóle stajesz za to nebulę i jakieś kolejne nagrody literackie. nie, w Większość ludzi tłoczy przeciętnej jakości teksty, pisane za tysiąc znaków, bez spacji, w ilościach milionowej, bo tacy ludzie są potrzebni w większości, a ja tam promil ludzi dostaje jakiekolwiek nagrody. I zarobki na przykład dziennikarzy nie są przesadnie wysokie. Tak, bo do bycia wybitnym nie trzeba popierka. No właśnie, do takiego samego do, do wniosku doszedłem. Nigdy nie miałem ambicji Bycia wybitnym. Też tym różniło się moje podejście do pracy, że ja chcę, żeby praca pozwalała mi żyć, a nie żeby żyć, żeby pracować. Taki, taki był mój cel, nie? żeby znaleźć sobie takie fajne, fajne, jakąś taką drogę środka, taką stoicką drogę środka, mm -hmm. która powoduje, że mam satysfakcję z tego, co robię. Ale na tamten moment, jako nastolatek, wychodziłem z że praca to nie jest coś, co muszę lubić. O, praca właśnie. ma być wyłącznie dawać pieniądze. I to jest ten moment, w którym się bardzo różnimy. To jest dokładnie inaczej i dokładnie druga strona medalu, bo dla mnie zawsze praca, to co w jakiś sposób nie definiuje, bo tak trzeba to nazwać, no, to co robimy w jakiś sposób nas definiuje, um, dla mnie zawsze miało być to coś dużego, coś co jest misją, co zmienia świat na lepsze. I takie założenie, że gdyby każdy pracował na lepszy świat, to świat byłby lepszy. Takie ideologiczne, trochę myślenie, idealistyczne. E, natomiast dla mnie zawsze to był ten wyznacznik, że nie chcę na samym końcu po prostu, żeby moja praca przynosiła pieniądze, a polegała na, nie wiem, układaniu cegieł, e, bo nie, miał te, nie miałbym tego poczucia sprawczości. Tego, że coś zmienia, mam na coś wpływ i że świat przeze mnie właśnie staje się lepszy. No i to właśnie jakby. Sprowadza się do tego, że to jest totalnie inne myślenie o pracy jako czymś, co musi mnie realizować, a nie czymś, co musi przygotować, jakby zapewnić mi pieniądze na realizację tego, co chcę w życiu zrealizować. Skąd to wziąłeś? przede wszystkim z takiego wewnętrznego poczucia, więc to na pewno nie jest droga dla wszystkich, bo nie każdy ma takie wewnętrzne po prostu poczucie, nie? poczucie sprawczości, misji, e, potrzeby robienia dużych rzeczy i tak dalej. To nie musi być po prostu w każdym z nas, więc dlatego też nie możemy dać jednoznacznej, wytycznej iść na studia, nie iść na studia, rób wielkie rzeczy, rób małe rzeczy, bo my się różnimy jako ludzie, jako społeczeństwo. W związku z tym em, Fajnie, że mamy te dwa stronictwa tutaj, nie? Ponieważ dla ciebie pieniądze to środek do celu, praca daje pieniądze, pieniądze to środek do celu. U mnie praca jest w jakiś sposób celem samym co sobie, bo pozwala realizować to spełnienie sprawczość i jakąś misję i pomagać też innym ludziom przez to. Mhm. Natomiast ty, mając pieniądze, możesz też pomagać innym ludziom po godzinach pracy, no nie? No, to, to też o wolontariacie i o tym, jak to działa, też sobie na pewno pogadamy, bo uważam, że to jest bardzo fajna ścieżka, która nauczyła mnie, mnie, mnie bardzo dużo. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tematu rodziców, tego, czego nas nie nauczyli. No to tym wątkiem takim pierwszym, to wydaje mi się, że w kontekście studiów, o które zadałeś pytanie, jakby naprawdę odpowiadając na to pytanie twoje na początku. <laughs> Nareszcie. To moi rodzice nie do końca mnie wspierali, w sensie wywierali na mnie presję, żebym poszedł na studia i bardzo w szczególności mamie na tym zależało w tamtym momencie, natomiast ja zawsze byłem osobą, która dosyć mocno stawiała na swoim zdaniu i jakby byłem w stanie się wybronić swoimi decyzjami no i ten argument, że już pracowałem trochę przez internet też dawał mi taką swobodę, że no nie muszę być zależny nie? że już to jest ten moment, w którym mogę decyzję podejmować samodzielnie. Wydaje się, że mojemu tacie to trochę mniej zależało ale na pewno mogę powiedzieć, że pochodzę z rodziny przedsiębiorczej, chyba tak mogę powiedzieć. Mój tata no zawsze miał swoją firmę, prowadzoną sukcesami, jeżeli mogę tak powiedzieć, z zachowaniem pewnego właśnie balansu, że praca ma dać podstawę do tego, żeby funkcjonować, nie? a nigdy odwrotnie. Mój tata nigdy, nie, nie, nie o 16 zawsze był w domu. Nie? W sensie to była standardowa zasada, że nieważne, czy jest więcej hajsu, czy nie, jakby podstawą jest to, żeby w miarę sprawnie zakończyć pracę i, i, i być w domu i mieć czas dla rodziny, dla mnie, dla mojej siostry, dla, dla nas, dla rodziny. I wielu innych tematów, które były dla nas ważne. Ale ty masz chyba inny background z rodzicami. Zdecydowanie. Pochodzę z bardzo małej wsi, gdzie generalnie założenie jest takie, że większość poluje w zawodówki i technika. W związku z czym pojęcie, jakby mojej ścieżki zawodowej przez moich rodziców. Opierało się o to, że zachęcali mnie do tego, żeby pójść do technikum i zrobić sobie zawód. Żeby mieć coś pewnego, żeby mieć, jakby, tak wiesz, taki background, jakiś mechanik, jakiś budowlański, nawet w pewnym momencie nawet się ksiądz pojawiał, także zachęcali mnie na teologię. E, natomiast zawsze było tak, miej pewną pracę, tak, żeby ci się gdzieś tam dobrze żyło, żyj sobie dobrze i tyle. No nie? Jakby nie było tego Bardzo momentu. Proszę? Płać z ust, bają tak, 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 dokładnie. nie? Emerytura, ważna rzecz, etat, pewna praca. A, i był jeszcze bardzo ważny aspekt, do dzisiaj gdzieś tam go słyszę, że wiemy wszyscy dobrze, że te stanowiska państwowe są najpewniejsze, więc gdzieś tam było wypychanie w stronę właśnie urzędów i tak dalej. Dlatego było takie nastawienie właśnie na pracę jako taką, takie zabezpieczenie, zło konieczne, bym tak powiedział. no nie? To w jaki sposób stanąć w kontrze do tego? Jak to się stało, że stanęliśmy no, bardzo bezpośrednio w kontrze? Po to zdecydowanie? Ze życia? Tak, zrobiłem nazwę. Właśnie. Wiesz co, to też nie jest tak, że to cały czas było to stronictwo, że faktycznie zrób technikum i broń Boże, nie idź do liceum ponieważ mam o 7 lat starszego brata i on trochę wyklarował tą ścieżkę, on po prostu też poszedł na studia. Um, on miał trochę bardziej klasyczną ode mnie, dobra, zdecydowanie bardziej klasyczną ode mnie ścieżkę, natomiast um, oni po prostu się przekonali, zobaczyli, że jednak teraz ten papierek, to tak ze studiów to już minimum, nie? Więc zaczęło się okej, okay, no to idź na studia. Ja miałem Gapier po maturze. A, Gapier. Gapier, tak, tak, rok przerwy. E, w związku z czym było takie, no. Idź na studia, w sensie nie rób sobie roku przerwy i trzeba to kontynuować. Także faktycznie ich zdanie też się w trakcie zmieniło przez te doświadczenia związane z moim bratem, ale jednoznacznie ja sobie już w, o jeśli nie myl, drugiej klasie gimnazjum postanowiłem, że wybieram architekturę, że chcę zostać architektem. To tak samo jak u ciebie wynikało z takiej analizy własnej osobowości. Też bardzo wcześnie miałem takie bardzo dojrzałe podejście i zrobiłem sobie analizę swoich dobrych stron, swoich mocnych, swoich słabych stron, tego, co lubię, czego nie lubię, jak widzę gdzieś tam swoją przyszłość. Takie zaglądanie w głąb siebie i na własne predyspozycje, takie bardzo szczere i faktycznie najlepiej się wpisałem w tą architekturę. Spinało się to wszystko, natomiast miałem świadomość, że to są bardzo drogie studia, bardzo trudno jest się dostać i moich rodziców zwyczajnie na to nie stać. Więc nie mogłem sobie pozwolić na coś takiego, że mówię, ej, idę na architekturę, opłaccie mi to. I musiałem sobie wymyślić jakby w jakiś sposób pozyskać te pieniądze. Architektura nie jest jakby kierunkiem, gdzie można sobie pozwolić na przykład równolegle na etat. Teraz jest trochę łatwiej, ale wtedy jeszcze jakby zdecydowanie te studia na to nie pozwalały, przede wszystkim w tych pierwszych latach. Więc automatycznie była taka dość zabawna anegdota, że pół roku wcześniej, zanim zrobiłem sobie to, ten rachunek sumienia, mój brat kupił aparat i powiedział, inaczej postawił mnie przed faktem dokonanym, że się z nim na niego złożę. Ej, no jak powiedział, tak uczyniłem. Zdołożyłem się do tego aparatu i ej, tak bardzo mi się to spodobało, że stwierdziłem: "Dobra, to zostanę fotografem, żeby zarabiać sobie na studia". Ej, jak Postanowiłem tak zrobiłem. Kilka lat później, od tamtego okresu, faktycznie udało mi się dostać na architekturę. Założyłem firmę fotograficzną. Dzięki temu faktycznie usamodzielniłem się też bardzo szybko, bo właściwie w wieku 17-18 lat usamodzielniłem się też I, i gdzieś tam zarabiałem sam na siebie. W związku z czym ta droga faktycznie była po prostu typową moją upartością, e, ponieważ rodzice mnie też, jak już zaczęli wysyłać na studia, to raczej takie, wiesz, standardowe ścieżki, żeby zrobić papierek, żeby było łatwo, żeby tanie studia były, żeby jakoś przeżyć. E, natomiast no, ja się oparłem na jeden z najtrudniejszych i to koniecznie na politechnice, gdzie wtedy chyba było 7 osób na miejsce, e, egzaminy z rysunku. Dwa lata chodziłem wcześniej na, na, na lekcję rysunku. Także ta droga naprawdę była ciężka i. E, no, musiałem być bardzo, bardzo uparty. Więc to jest właśnie od drugiej strony. To ja bym motorem napędowym, żeby rodziców przekonać, że tak, że to, co robię, ma sens, bo oni cały czas za mocno ciśniesz, za mocno ciśniesz, nie? Mhm. Więc no, do naszych oglądaczy, skoro już przyjęliśmy, że tak będziemy was nazywali, wydaje mi się, że ja też w ten sposób zamknąłem dyskusję z moimi rodzicami. To było, to było zdanie, które jakby zakończyło dyskusję w liceum na temat tego, czy iść na studia, czy iść na studia. Ja użyłem takiego argumentu, że daję sobie rok przerwy, że przez rok przerwy chcę być skoczkiem, to znaczy chcę popracować w wielu różnych miejscach, zobaczyć, co mnie interesuje i jeżeli uznam, że jest to zawód, w którym chcę się rozwijać, to może za rok pójdę na studia i dam sobie rok przerwy. Wcześniej zrobiłem sobie tam analizę tego, co mi się podoba, co bym chciał robić, czego nie chciałbym robić, bo to też bardzo ważne, czego nie chcesz robić w życiu. To też wydaje mi się, że taka świadomość jest tego ważna. I drugi argument był taki, że jeżeli mój szef mi powie, że Potrzebuje ode mnie papierka, żeby dać mi awans, jeżeli mówilibyśmy o etacie, no to zawsze te studia mogę pójść właśnie po tym roku pracy, że jeżeli faktycznie będzie to wymóg tego, żeby się rozwijać w danej firmie, czy mieć jakiekolwiek szanse na awanse. No to pójdę sobie na zaoczne studia, będę je robił weekendowo, mhm. 2-3 lata, skończę podstawy papierek i jakby będę mógł się fajnie rozwijać w pracy. 2-3 lata wydawały się być relatywnie wtedy krótką perspektywą, no bo już masz jakąś podstawę i życia. Więc was też do tego teraz zachęcamy, do tego pierwszego wątku, czyli zrobienia sobie takiej analizy tego, co was kręci, czego, co, co was nie kręci, co chcielibyście robić. Zaraz mówimy sobie o tym wątku, a co jeżeli nic was nie interesuje, albo po prostu nawet nie potraficie znaleźć takich rzeczy, takich argumentów, co wam się podoba. Mhm. I przede wszystkim na chłodno, bo zauważ, że to jest kluczem tego wszystkiego. Tak. Mhm. Nie podleganie tej presji, która jest właśnie ze strony nauczycieli i rodziców, mhm. nieważne co oni mówią, oni tak się mylą, oni nie mają często o tym pojęcia. Często. Nasi rodzice to są po prostu często osoby na przykład po technikach, zawodówkach i tak dalej, bo po prostu kiedyś były takie czasy. Znaczy to ten background naszych rodziców nie do końca jest istotny, ale no. Bo nieważne, bo ktoś wie, nie może, ale może na przykład... być dzisiaj prawnikiem, nie? I jakby, tak, tylko, że tak, dla tak. niego prawo go fascynuje. Jak ja patrzę na prawo, to boli że żołądek, jak mm. mam sobie pomyśleć o czytaniu akt prawnych. I nawet jeżeli moi rodzice by się tym pasjonowali i prowadzić dzisiaj światą kancelarię, ja wiem, że nie mógłbym pójść na, na tak. studia prawnicze, nawet mając mm. zagwarantowaną tam pracę. Mam bardziej na myśli tą stronę, kiedy dorośli ludzie, jak ich nazywamy z perspektywy nastolatków, e, narzucają nam wizję drogi, mm -hmm. o której nie mają pojęcia, o której słyszeli, której nawet tak. sami nie doświadczyli, ale uważają, że coś jest najlepsze. Bo jakby takie mają wyimaginowane jakieś pojęcie mhm. o tej ścieżce. Aktualnie na, na, na moim blogu cały czas trwa jeszcze wyzwanie 500. W którym uczę ludzi, jak znaleźć pracę przez internet w ciągu 30 dni zrobić 500 złotych. I jednym z pierwszych lekcji, która tam się pojawia, jest taka informacja: porozmawiaj ze swoim otoczeniem na temat tego, jak będziesz pracował przez internet i powiedz swojemu otoczeniu, że od dzisiaj godzinę dziennie będziesz na to poświęcał. I większość e, odpowiedzi, które dostaję od ludzi, którzy właśnie kończą licea, czy właśnie w tym roku piszą maturę, czy no, studiujemy, ale jeszcze mieszkają z rodzicami, jest zdanie od rodziców, żeby nie wydziwiali. Nie? W sensie, ktoś przychodzi i mówi, Tato. Codziennie teraz będę wstawał godzinę wcześniej, będę siedział przy komputerze, bo chcę nauczyć się pracować przez internet, i dostałem jedyny argument na blachę, wiesz, niewidziwię, nie? O co ci chodzi w ogóle? To lepiej pójść do pracy. Nie? <grym> ja też przez większość swojego jakiegoś nastoletniego życia słyszałem, żebym już przestał siedzieć przy tym komputerze, tylko się czymś normalnym zajął, w czasie, kiedy ja na przykład nie, produkowałem pierwsze strony internetowe dla, dla klientów na zlecenia. Nie? Dlatego jakby to, że nasi rodzice nie rozumieją technologii, jest faktem, wydaje mi się, że większość rodziców dzisiaj nie rozumie nowe technologii. I kiedy nie wiem, pojawia się w rozmowie z rodzicami taki zawód jak copywriter. Jak nawet jakiś tam, nie wiem, digital nomad, czy, czy, czy cokolwiek, jakikolwiek zawód takiej przyszłości, to to po prostu jest totalnie poza jakby ich strefą czegoś, co potrafią zrozumieć. Nawet mówię o ludziach wykształconych, nie chodzi mi tylko właśnie o, powiedzmy, przeciętnym polskim rodzicu, którzy różnie może się kojarzyć, ale nawet tych ludzi wykształconych. Dla nich te zawody po prostu nie istnieją tak. w wielu przypadkach. Bo to jest są... naturalne. My tak samo, my nie będziemy rozumieć rzeczy, które będą się za kilka lat pojawiać. To jest jakby zmiana pokoleniowa, kiedy może przyrost tak technologiczny jest już tak wysoki, że nie jesteśmy w stanie tego po prostu zwyczajnie ogarnąć. Powoli kończymy tę te, lekcję, czyli czego rodzice nas nie nauczyli. Ja mam tu jeszcze wypunktowałem taką listę rzeczy, której nie będziemy rozwijali, ale ogólnie rzecz biorąc chcemy, żeby to wpadło, żeby to było takie też bardzo świadome, ponieważ uważam, że są to rzeczy, które w szczególności jakby jako młodzi ludzie pomyślcie z bo dla mnie osobiście to były game changery, rzeczy, które świadomość w wieku nastoletnim czy dwudziestoletnim bardzo mocno rzutowała na moją przyszłość, dużo bardziej niż na przykład podjęcie samej decyzji o studiach. Mówię na przykład o zarządzaniu finansami. Mhm. Wydaje mi się, że o tym mówiliśmy trochę o swagu, ale kiedy chcesz kupić samochód, znowu wracam do ludzi, którzy są w wyzwaniu 500+, jedno z tych pytań to jest na co będziesz zbierał hajs, co chcesz z tymi pieniędzmi przez internet robić. I na przykład chłopak mi odpisuje, "Chcę kupić nową BMW. Mówię, super, tylko po pierwsze po co? Po drugie, czy wiesz, że ona pali? Ile ona pali? A po trzecie, czy wiesz, że ona kosztuje? A on mówi, no tak, to 100 tysięcy. Ile chcesz zarabiać jako 19 lub 20 lat, żeby cię na ten samochód było w sensie Zacznij to liczyć, w sensie spróbuj zmierzyć się z konkretnymi liczbami, ile musiałbyś zarabiać, żeby na ten samochód faktycznie zarobić, i zastanów się, czy to jest ekonomicznie tego warte. Czy, czy jest sens, żeby, żeby to robić. Więc dbanie o kasę, w ogóle, sama świadomość tego, ile się wydaje pieniędzy. Nie wiem, jak w Twojej rodzinie, ale w mojej rodzinie na przykład e, nigdy nie rozmawiało się o rachunkach. Nie, nie, w ogóle nigdy nie rozmawia się w ogóle o pieniądzach jakikolwiek. Prawda? To, czy wiesz, ile twoi rodzice zarabiają? Nie mam pojęcia. Prawda? To zawsze było tabu. I myślę, że tak wygląda to w przeciętnej polskiej rodzinie, że bardzo rzadko się o tym rozmawia, ile ktoś zarabia i, i, i czy ma firmę, w ogóle o podatkach, tak jak się płaci. W bardzo niewielu też polskich rodzinach prowadzi coś takiego jak budżet domowy albo jest on bardzo źle rozumiany, bo na przykład ja spotkałem się z informacją, że wiele osób... Um, wiesz, notuje mama na przykład, tak, notuje wydatki, ale to nie jest budżet domowy, to nie jest prognozowanie tego, ile w rodzinie jest pieniędzy, ile się ich wydaje, tylko dokumentowanie rzeczywistości, ile się wydało. To jest coś zupełnie innego. Nasi rodzice, wydaje mi się też na przykład, przynajmniej jakby z mojej perspektywy, rzadko kiedy dali nam dobre mm, informacje o nawykach żywieniowych, tego jakie, żeby być zdrowym. Nie wiem, czy w Twojej rodzinie. U mnie. E, moja mama przez jakiś czas była kucharką mhm. w szkole, i u mnie panuje zawsze takie typowe polskie jedzenie. Zawsze jest i tak dalej. Ja ze swoimi gdzieś tam próbuję zachować dietę, jak przyjeżdżam do domu, to zawsze już ze swoim jedzeniem przyjeżdżam do rodziców. I myślę, że to jest kolejny temat, który warto zgłębić, bo okazuje się, że to bardzo mocno rzutuje na samą rzeczywistość, na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy potrafimy stawać rano, czy nie potrafimy stawać rano. Rodzice nas tego też nie nauczyli, a jest to temat, który trzeba się rozwijać samodzielnie, i do tego nie potrzebujemy studiów. E, ale to jest sama kwestia samorozumu. Rozwoju. cała dziedzina samorozwoju, jeżeli byśmy tak ujęli. Dla mnie osobiście, nie wiem, terapia w wieku 29 lat, która trwała ponad dwa lata, była w ogóle totalnym game changerem. Zacząłem się zastanawiać, jak działa moja głowa, rozmieć pewne procesy, tego, co dziedziczyłem po rodzicach, czy tego, jak wygląda mój związek, czy wiele innych rzeczy, czego dzisiaj młodzi ludzie bardzo rzadko, kiedy z... myślę, że to się bardzo mocno zmienia. E, I mówienie wprost o tym, że źle się czuję, że, że m, nie wiem mam depresję, jeżeli nawet mam jest zdiagnozowaną, czy nie coś w sensie mówienie po prostu o swoich emocjach, nasi rodzice nie mieli na to przyzwolenia bardzo często, w sensie społecznie. Mm -hmm. To się zmienia, ale, ale wydaje mi się, że to też jest taki problem. Wydaje mi się, że muszę Ci tutaj przyznać rację na jedną ważną rzecz, która tutaj jest wybrzmiała, że faktycznie można powiedzieć, że jest wiele wiedzy i kompetencji, które należy nabyć zanim pomyśli się właśnie o studiowaniu. Jeśli nie ma się w głowie jeszcze ułożonych pewnych rzeczy takich życiowych, to faktycznie zbyt często to studiowanie staje się taką jakby... No, kontynuacją dzieciństwa, nie. Mm. I dopiero w momencie, w którym mamy takie odpowiedzialne podejście do studiowania, do swojej przyszłości, do tego, że wiemy, co nam jest potrzebne, to wtedy faktycznie z taką czystą głową, z przerobionymi rzeczami, z rozumieniem, jak w ogóle działamy, wtedy te studia w ogóle nabierają totalnie inny wymiar. Jeśli ktoś świadomie wtedy je wybiera, to całkowicie inaczej się studiuje, bo zdecydowanie to nie jest zabawa. No i wtedy można też podjąć decyzję, czy to robimy, czy nie? Myślę, że pogadamy jeszcze o gapierze, nie? bo to też jest fascynujące, coś, co nas łączy. Tak. Mamy trochę inne z tym doświadczenia. Myślę, że a jednocześnie razu... za oboje uważam, że to jest super w ogóle czas. Myślę, nie? że od razu w kolejnym temacie możemy porozmawiać. Jak widzisz, każdy z nas wchodzi w dorosłe życie z pewnego rodzaju narzutem ze strony rodziców, ze strony nauczycielami. Najlepsze i jedyne, co możesz zrobić, to odrzucić autorytety i szukać swoich własnych, budując swój własny mięsień decyzyjny. Do tego, żeby to osiągnąć, to najlepiej, żeby robić jak najwięcej rzeczy, nawet w tym samym momencie. Chodzi o to, żeby zbudować sobie bazy doświadczeń, z których możemy budować to, co w nas będzie wartościowe. Także trzymam kciuki, zostaw komentarz, zostaw like. Chcemy z Wami nawiązać kontakt, żeby móc dla Was tworzyć kolejne treści, które będą lepiej dopasowane do Waszych aktualnych potrzeb. Także zostańmy w kontakcie. Do zobaczenia.